Dzień dobry, nazywam się Zbigniew Komorowski, jestem dziennikarzem lokalnej gazety Tydzień w Koluszkach. Znajdujemy się w Koluszkach przy ulicy Brzezińskiej, przed księgarnią, na miejscu której przed wojną znajdowała się synagoga. Rabinem był Mordechaj Bennett, to był pierwszy i jedyny rabin gminy żydowskiej w Koluszkach. Tutaj burznica prawdopodobnie istniała w formie jakiejś drewnianej zabudowy. Natomiast w roku 1925 została postawiona jako jedna chyba z nielicznych w Polsce. Nie została wysadzona w powietrze, podpalona czy właśnie zburzona, ponieważ była zbudowana z bardzo dobrej cegły i któryś prawdopodobnie z miejscowych dygnitarzy hitlerowskich postanowił wykorzystać ją i cegła po cegle została rozebrana, więc prawdopodobnie gdyby się wkopać w ziemię, pewnie fundamenty byśmy na pewno odnaleźli. Ta synagoga miała to do siebie, wiemy to na podstawie świadków, że nie posiadała oddzielnego miejsca modlitw przeznaczonego dla kobiet, czyli babińca. Była to budowla ceglana, takim troszkę neogotyckim i neobarokowym jednocześnie wystroju, jeśli chodzi o jej zewnętrze. Co pozostało? Stoimy przed księgarnią, więc w jakiś sposób ta dawna świątynia księgi ma swoją kontynuację, no właśnie w tym, że tu też mamy miejsce księgi. Zachowała się kilka lat temu odnaleziona w cudowny sposób podczas rozbiórki jednego z domów na terenie byłego getta w Koluszkach. Cudownie odnaleziona, co nieco zniszczona niestety przez czas i warunki atmosferyczne. Zniszczony zwój z tory z koszulką, z laudacją na cześć właścicieli tory, jak również księga królowej Estery zachowana w bardzo dobrym stanie. Zwoje obu ksiąg znajdują się w tej chwili w miejscu zamkniętym, czekają na konserwację. Tora w przyszłości będzie takim, myślę, głównym, jednym z najważniejszych eksponatów w tutejszym Muzeum Koluszek, które już niebawem, w przyszłym roku zostanie otwarte. Oprócz synagogi w Koluszkach znajdowała się oczywiście mykwa. Jedna przy ulicy 11 listopada, czyli na terenie dawnej wsi Nowy Katarzynów, gdzie postaramy się też za chwilkę być. Druga mykwa znajdowała się tuż za nami na placu, który obecnie jest działką należącą do wspólnoty mieszkaniowej. Tam są komórki, już mniejszy budynek, ale również ta mykwa się tutaj znajdowała. Do niedawna jeszcze stał okazały budynek przez nowego właściciela rozebrany, w którym przed wojną znajdowała się gdzie znajdowało się miejsce do rytualnego uboju. Ludność żydowska miejscowa zajmowała się głównie jakimś handlem, drobnym przemysłem. Udało się dotrzeć do Izraelczyków, którzy są potomkami Żydów koluszkowskich, którzy zajmowali się produkcją i sprzedażą, handlem soków owocowych. Byli tutaj również krawcy, szewcy, producenci skór. No i oczywiście, ponieważ Koluszki to stacja kolejowa, niegdyś bardzo ważny węzeł kolejowy, tuż przy stacji swoje zatrudnienie mieli właściciele różnorakich powozów, dorożek, którzy po prostu tutaj gości rozwozili w wiadomym jakimś tam adresie. Znajdujemy się w Felcjanowie, na terenie mogiły zbiorowej, w której spoczywa około 500 Żydów pochodzących z getta w Koluszkach i w innych okolicznych miejscach. W tym miejscu przed wojną zaplanowano kirkut, cmentarz żydowski. Niektórzy świadkowie
twierdzą nawet, że w tym miejscu w roku 1939 już miało miejsce kilka pochówków. Żydzi koluszkowscy do 1939 roku nie posiadali miejsca wiecznego spoczynku w Koluszkach. Byli chowani albo na cmentarzu żydowskim w Brzezinach, albo na cmentarzu żydowskim w Jeżowie. W 1939 roku, tak jak już powiedziałem, zakupiono ten plac, na którym teraz jesteśmy, pod przyszły cmentarz żydowski, jednak wybuch II wojny światowej uniemożliwił tutaj dalszą instalację kirkutu. W tym miejscu spoczywają Żydzi, którzy zginęli wskutek albo nieudanych prób ucieczki z getta, czy szmuglujący, poszukujący żywności poza terenem getta, jak również ci, którzy umierali na rozmaite zakaźne choroby w getcie, ci, którzy w cudzysłowie nie nadawali się z powodu, nie wiem, wieku, chorób, stanu zdrowia do transportu do obozów w Treblince, gdzie koluszkowscy Żydzi ponieśli śmierć. Spoczywają tu także ci Żydzi, to jest kilkanaście, może około 20 osób, które zostały pozostawione, mężczyźni, do porządkowania getta po jego likwidacji. Tutaj również te osoby spoczyły. Miejsce to od czasów powojennych było jakoś uszanowane, czczone. I w roku 1990, po zmianach ustrojowych w Polsce, władze miasta, mieszkańcy postawili tutaj ten pomnik. Jego fundatorem jest już nieżyjący pan Zyskind, Izraelczyk, który urodził się w Brzezinach i tutaj postanowił ufundować ten pomnik. Jego napis w języku hebrajskim, w języku polskim brzmi: miejsce wiecznego spoczynku ludności polskiej pochodzenia żydowskiego, zamordowanych przez hitlerowców w latach 1941-1942 w getcie i na terenie gminy Koluszki. Oddaliliśmy się troszkę od Koluszek, ale to są ciągle okolice. Wieś Nowy Rdzeń. Tutaj w tej wsi, której no, nie widzimy, kilkoro dzieci, prawdopodobnie wraz z matką, uciekło z transportu albo z getta. Są trzy wersje: albo z getta z Koluszek, albo z getta w Brzezinach, albo z transportu, który od strony Tomaszowa wwoził Żydów do getta łódzkiego. I kilkoro dzieci tutaj uciekło. Niedaleko jest idzie szlak kolejowy. I tutaj po lasach ukrywali się i co pewien czas któreś z tych dzieci przychodziło do wsi po żywność. W roku 1943 dzieci te poniosły śmierć. Tutaj są również są jakby dwie podstawowe wersje, że mówiące o tym, o zbrodniarzach niemieckich. Druga wersja niestety mówi albo o Polakach, albo o tutejszych miejscach, miejscowych Volksdeutschach. A jedna jeszcze z wersji jest jeszcze tym bardziej dramatyczna, mówiąca o tym, że dzieci zbrodniarzom szkoda było marnować kule, więc dzieci zostały poszczute owczarkami niemieckimi, niemieckimi psami, które poraniły te dzieci i tak poranione, ale jeszcze żyjące żywcem zostały zakopane w mogile, do której za chwilkę pójdziemy. Po wojnie miejscowi Polacy oznaczyli miejsce pochówku. Był położony zwykły kamień. Przychodziły tutaj też wycieczki ze szkoły, która jeszcze w latach, pod koniec lat 80. funkcjonowała. Tutaj w miejscowości Rdzeń Nowy. Kilkanaście lat temu Izraelczycy ufundowali tutaj pamiątkową macewę. To miejsce nadal jest w jakimś sensie miejscem żywym poprzez to, że żywi ludzie, Polacy, ale też Izraelczycy, być może Żydzi z innych krajów, odwiedzają to miejsce. Jesteśmy na miejscu spoczynku i na miejscu kaźni
siedmioro dzieci narodowości żydowskiej, którzy uciekli z transportu. Niektórzy świadkowie twierdzą, że dzieci te uciekły z getta w Koluszkach lub z getta w Brzezinach i tutaj ukrywały się w okolicznych lasach. Przychodziły do tu polskich mieszkańców, do gospodarstw po żywność, po jedzenie. Zostały tutaj wyłapane i wymordowane. Jedna z wersji mówi, że dzieci nie zostały zastrzelone. Po wojnie miejsce to było objęte szacunkiem, czcią przez okoliczną ludność. Po roku 2010 izraelska fundacja Shemolam ufundowała tę macewę. Mamy tutaj napis w języku polskim, w języku hebrajskim: Ziemio, nie zakrywaj ich krwi. To jest takie wołanie, modlitwa do właśnie ziemi, aby i okolicznych mieszkańców, aby nie zapominały o tej strasznej tragedii, jaka tutaj się wydarzyła i której doznały dzieci. Jesteśmy na rynku, miejscu targowym w Koluszkach przy ulicy 11 listopada i w pobliżu ulicy Warszawskiej. Tutaj od kwietnia 1941 roku do końca października 1942 roku zlokalizowane było getto. Ono znajdowało się w Pierzejach, uliczkach rozchodzących się od rynku, na którym jesteśmy, a zamykały je ulica Kościuszki i ulica 11 listopada. Cechą taką dosyć charakterystyczną, odróżniającą od innych dzielnic żydowskich, innych gett w Polsce i w Europie było to, że getto koluszkowskie nie miało zasieków, murów, ogrodzenia. Granice wytyczały po prostu konkretne ulice, za których przekroczenie groziła śmierć. Aczkolwiek na podstawie pewnej korespondencji wiadomo, że do pewnego czasu jakieś pojedyncze wyjścia, za oczywiście odpowiednią wydaniem odpowiedniej zgody na piśmie, były możliwe, ale już w styczniu 1942 roku wyjście z getta było niemożliwe. Docelowo getto koluszkowskie liczyło około 3000 mieszkańców. Został zlikwidowany ostatecznie 31 października 1942 roku, to był piątek. Deportacja rozpoczęła się o godzinie 5 rano. Żydzi koluszkowscy zostali wywiezieni, zamordowani w obozie zagłady w Treblince na Podlasiu. Jednak bardzo znikomej garstce udało się przeżyć. Jednym z takich przykładów jest historia Baili Erlich i jej młodszej siostry Małki, która później niestety zginęła. Została rozstrzelana w Warszawie w Sylwestra 1943 roku. Przeżyła likwidację getta ponad rok i razem z siostrą Bailą w momencie likwidacji getta wybiegła na podwórze i obie wskoczyły do piechotka. I kiedy Niemcy chodzili po domach i z psami sprawdzali jeszcze możliwie gdzieś ukrywających się w ogrodzie, czy gdzieś tam na strychu, czy gdzieś za szafą, czy w piwnicach ludzi. I kiedy psy znalazły się w otoczeniu właśnie takich podwórkowych toalet, niczym nie osłoniętych praktycznie, po prostu w takim miejscu, jak możemy się domyślać, zwierzę traci węch. Nie wiadomo, czy Baila z Małką przebywały tam kilka godzin, czy kilkanaście, a może dobę. W każdym razie udało, w ten sposób uratowały swoje życie. Baila przeżyła wojnę pod zmienionym nazwiskiem. Po wojnie ukończyła liceum dla dorosłych w Łodzi w roku 1948. W 1947 z Łodzi wyjechała do Francji, następnie do już wówczas niepodległego państwa Izrael. Tam mieszka jej rodzina. Jej córka Dina Weinstein jest jedną z bohaterek książki Szczepu Koluszki. Koluszki, peron
trzeci dla starszych mieszkańców Koluszki, tak zwany peron tomaszowski. Ja bierze się stąd, że tutaj swoje zakończenie miała w XIX i na początku XX wieku tak zwana kolej Iwan Grodzko-Dąbrowska. W tym miejscu 30-31 października 1942 rok, jak również wcześniej, bo już od sierpnia rozpoczęły się pierwsze deportacje do Treblinki z Koluszek, Żydów koluszkowskich. Tu w tym miejscu znajdowała się rampa. Niektórzy twierdzą, że nie był to żaden betonowy czy drewniany podest, a po prostu ziemia, i tutaj podjeżdżały wagony. Tego samego dnia, tego samego popołudnia Żydzi dotarli do stacji w Mołkini i stamtąd bocznicą do Treblinki, gdzie ponieśli śmierć. Przed wojną w tym miejscu była fabryka soków owocowych Jałowiec, który również występuje w książce Sztetl Koluszki. To jest dom rodzinny Bajli Erlich, która również jest bohaterką książki Sztetl Koluszki, której w cudowny sposób udało się uciec z getta koluszkowskiego. Tutaj często do Koluszek przyjeżdża córka Bajli. Bajla już nie żyje od 30 ponad lat. Dina zawsze wspomina o tym, myślę, że warto też o tym wspomnieć, że matka jej była bardzo mocno związana z Koluszkami. Nie chciała stąd wyjeżdżać. Czuła się, no, była Żydówką, a jednocześnie czuła się mocno związana z kulturą, z tradycją polską. Nie chciała stąd wyjeżdżać. Brat, który jako jedyny przeżył wojnę razem z nią, powiedział: wyjeżdżajmy stąd, tutaj pozostała po nas tylko krew. Tak też w 1948 roku znalazła się w Izraelu, w Hajfie, potem w okolicy Tel Awiwu, gdzie mieszka do dnia dzisiejszego, ale zawsze tutaj, wracając do Koluszek, przyjeżdża jak do siebie. Czuje się mocno, jakoś tak sentymentalnie i też wspomnieniowo związana z Polską, z naszą kulturą, z Koluszkami. Czasami ludzie pytają, czy w Koluszkach przeżyli jacyś Żydzi, czy mieszkają, czy mieszkali. W momencie zakończenia II wojny światowej i wykonywania pierwszych spisów ludności, tutaj tylko kilka osób jakby zameldowało się, podpisywało się jako Polacy narodowości pochodzenia żydowskiego. Generalnie wiadomo o tym, że nie ma tu żadnych potomków koluszkowskich Żydów, ale mamy tutaj wiele opowieści starszych kolejarzy, innych osób starszych, którzy byli świadkami, czy których rodzice, czy dziadkowie byli świadkami i przekazali takie informacje, że przecież kiedy były transporty z getta, w ogóle transporty Żydów, transporty też Polaków, bardzo często młode kobiety, młode matki wypychały z wagonów małe dzieci, licząc, że może, że skoro i tak zginą, to być może jednak znajdzie się ktoś, kto w jakiś dziwny, cudowny sposób odnajdzie to dziecko i zechce je wychować. I wiemy, że w Koluszkach było wiele takich przypadków, wiele takich dzieci, które po prostu kolejarze przynosili. Tutaj na dworcu była taka świetlica dworcowa dla rodzaju takiego, no nie wiem, przedszkola, sierocińca, takiego powiedzmy na kilka godzin można było dziecko zostawić. I często do tego sierocińca przychodziły osoby i takie odnajdywane dzieci brały na wychowanie. Także niewykluczone, że w Koluszkach żyje albo już zmarło wiele takich osób, które być może nawet nie były świadome, czy nie są świadome tego, że w ich żyłach płynie hebrajska krew. Znajdujemy się w księgarni. Skład główny w Koluszkach. Gdyby księgarnia nazywała się pod synagogą, to nie byłoby wcale jakimś błędem, ponieważ księgarnia znajduje się dokładnie na miejscu bożnicy synagogi koluszkowskiej. To jest chyba niesamowite, ponieważ ta tkanina, którą tutaj prezentuję, odnaleziona kilka lat temu
koszulka wraz z torą, która w tej chwili czeka na renowację, została troszkę zniszczona, ale koszulka jest zachowana, o tak. To jest chyba bardzo wyjątkowy moment, bo po raz pierwszy chyba po 81 latach ta tkanina jest w tym samym miejscu. Kiedy pospiesznie ukrywano torę w szczelinie dachu domu, z uwagi na to, że że krążki nie zmieściłyby się, zostały celowo połamane. One mają oczywiście swój drzewiec. Intencją renowacji jest to, żeby po naprawieniu krążki, zwój mógł, można było zwijać i rozwijać. Przepraszam. O, tak.